piątek 5 listopada w miejscowości Jamielnik w gminie Lidzbark dokonano uroczystego otwarcia kolejnej wyremontowanej drogi. Bardzo istotna droga, droga, która prowadzi do nowego osiedla, ale także do zabudowań, na których mieszkańcy już mieszkają od wielu, wielu lat. Inwestycja dosyć trudna z tego względu, że tutaj mieliśmy, można powiedzieć, wiele elementów, o które należało zadbać. Inwestycja, na której zaczęliśmy od samego początku, czyli można powiedzieć od infrastruktury, została rozprowadzona nitka gazowa, kanalizacyjna, wodna, wszelkie kolizje podziemne zostały zniwelowane. No i tym dopięciem, tym kwiatkiem była oczywiście nawierzchnia, ale także oświetlenie LED-owe, które zostało tutaj zainstalowane. Jest to przykład znakomitej współpracy zarówno na polu samorządu z radnym tego okręgu, panem Zbigniewem Gutowskim, z panią Sołtys Jamielnika, panią Ireną Makrucką, ale także z rządem, który umożliwił nam realizację dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych. Współpraca z władzami naszej tutaj gminy, z panem burmistrzem, z radą tutaj miejską, z radą sołecką wspaniale tutaj przebiega. W tym roku uzyskaliśmy dofinansowanie na dwie drogi w Jamielniku. Jest to obecna ta droga tutaj, jest to druga droga, pierwsza droga jest to obok. Łączna inwestycja, która powstała, koszty inwestycji, bo tu jeszcze trzeba dodać, że była przeprowadzona budowa kanalizacji na tych dwóch drogach i oświetlenie, dołączone lampy, że łączny koszt tych inwestycji, kanalizacja, przebudowa tych dwóch dróg i oświetlenia to ponad 1,5 miliona. Dostaliśmy tutaj bardzo duży zastrzyk gotówki. W moim okręgu jestem bardzo z tego zadowolony i myślę, że dalej współpraca będzie pozytywnie przebiegała, tym bardziej, że jeszcze na następny rok szykują się drugie, kolejne duże inwestycje dla mieszkańców, co na pewno tutaj zjednoczy i po prostu mieszkańcy będą zadowoleni z tych inwestycji i będzie to dla nich dużym plusem w rozwoju tutaj naszego sołectwa i całego miasta. Kolejna inwestycja w powiecie działdowskim, która pokazuje, że dzięki współpracy rządu z samorządem, z mieszkańcami można naprawdę bardzo wiele zrobić. W tym przypadku można zauważyć, że inwestycja, która kosztowała około 500 000 zł, w ponad 400 tysiącach złotych została sfinansowana ze środków rządowych. Jest naprawdę bardzo dobra informacja. Dzięki temu samorządy mogą się rozwijać i takie miejscowości jak ta, jak Jamielnik, może mieć nowe drogi, po których będą mogli jeździć mieszkańcy. Jednocześnie zwróćmy uwagę na to, że wcześniej tu nie było asfaltu, wcześniej tu nie było kostki. Ludzie niestety bardzo często w takie pogody jak ta dzisiejsza, kiedy trochę pada, trochę wieje, musieli jeździć po drodze, która była błotem. W tym momencie udało się to zmienić tak, żeby życie mieszkańców, takie życie codzienne, takie codzienne funkcjonowanie mogło być zdecydowanie przyjemniejsze. Kolejne inwestycje w Lidzbarku trwają lub właśnie się rozpoczynają. Jesteśmy w trakcie boomu inwestycyjnego. W chwili obecnej powstały dwie drogi w miejscowości Jamielnik. I jeżeli chodzi o Jamielnik, to jeszcze nie jest koniec, bo nowy rok przyniesie kolejne utwardzone drogi. Także zadbamy o mieszkańców budujących się wokół Lidzbarka, którzy osiedlają się właśnie na terenie naszego miasta i gminy. Na ukończeniu jest także ulica Targowa, ulica Tartaczna. W trakcie budowy stacja podnoszenia ciśnienia, chodniki, jak i oświetlenie wjazdowe do Lidzbarka od strony Działdowa oraz droga, która prowadzi do Lidzbarka od strony Jelenia, również ciągiem chodnikowym. W trakcie także takie prace jak rozpoczynająca się budowa tężni na ulicy Działdowskiej wraz z parkingami i ukończeniem bulwaru, plac Halera, amfiteatr, wiele, wiele zadań inwestycyjnych, które są w toku. Wkrótce zaprezentujemy przegląd inwestycji.